Nope. Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest Counter-Strike Global Offensive i będziemy popierdzielać dalej w operację Bloodhound i dzisiaj misja The Will to Fight, czyli mam zabić 20 przeciwników bronią przeciwnika. To będzie trudne, bo najpierw będą się kogoś zabić, potem będzie się go giwerę, a potem z tej giwery jeszcze kogoś zabić. Więc no, zapowiada się coś nieco cięższego niż do tej pory, ale miejmy nadzieję, że ogarniemy. Damy radę, trzymamy ramy, to się nie postaramy i tak dalej i w ogóle i fajnie będzie. Ja tu mam jakieś pistolety i karabiny i są kolorowe i bardzo mnie to cieszy. Ale będziemy strzelać w zoo, nie ma tu zwierzaczków, więc żadnemu nie zrobimy krzywdy. Nie wysyłam wam zaproszenia do gry, ponieważ z reguły założyłem, gdy się robi misję, wtedy wrzucam mnie na jakiś w miarę pełny serwer, więc nie ma sensu tutaj, żebym wysyłał zaproszenie na grupie, ej, gram CS-a, a na serwerze miejsce dla jednej osoby, bo byłoby to trochę bez sensu. Ale myślę, że to nic, jak zrobię tą misję, albo zrobię następną, bo tam nie można robić chyba więcej niż jednej, czy dwóch, czy trzech misji dziennie. I się potem to blokuje. Jak tak też się stanie, to wejdę na jakiś serwer taki tak zwany społeczności, gdzie będzie w miarę pusto. I mam nadzieję, że wyślę wam wtedy też zaproszonko. A w międzyczasie tego pana tutaj zaszczelimy, taki ze mnie kozak maślak, jak to mówi Emilka. I co, i tam ktoś był i strzelał, ja go też zaszczelę z pistoletów, nie trafiłem, ale to nic. Niestety podczas rozgrzewki nie liczy do misji, dlatego nie wyciągam tego AWP, które podniosłem, o właśnie tego. Nie, nie chcę tam poleci. Wow, ale baniak, widzieliście normalnie, od razu dostałem headshota, jak tylko się przeciwnik pojawił. Bolało. Przyznam, nie zaprzeczę, bolało. Gdzie, ojejku, ale zlamiłem. W ogóle wczoraj próbowałem hardkorowej rzeczy pod tytułem grania w CS-a na touchpadzie na laptopie i powiem wam, że tragedia. Gdyby nie fakt, że boty ustawiłem na easy, no to bym prawdopodobnie dostał łomot od botów. Ale że, tak jak mówię, że właśnie boty były na łatwym, to trochę tam poćwiczyłem. Przyszedłem sobie trening, bo widziałem, że w CS-ie w ogóle pojawił się jakiś kurs szkoleniowy. Całkiem fajny, całkiem ciekawy. Ja znam parę, że tak powiem, słownych easter eggów. Więc polecam generalnie, jak ktoś chciałby poćwiczyć, nauczyć się podstaw CS-a czy coś, to polecam. O, tam ktoś był i już do mnie strzelał. To polecam spróbować. Ewentualnie jakbyście chcieli, mogę nagrać po prostu jedno przejście kursu szkoleniowego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dużo przeciwników, to trzeba tu biec i ich pozabijać. O, jego mościu umrze i dziękuję. O, teraz muszę wyrzucić to i podnieść to. I zaszczelić przeciwników. Ale ile może to trochę ściszy, bo tam słyszę, dziękuję. Czy... Nie, nie restartować meczu powoli, o was ludzie w życiu. Bomba splantowana i ciśniemy. Czemu nie chcą restartować? Co za... O, dobra, zastosujmy. Nie no, żartuję, choć mi... Ale zaliczyło mi to zabójstwo, więc... do tego. Do misji, więc spoko. Od razu wystartowałem z bombą, więc będzie przefajowo. I moje niebieskie berety. O, jakie one są ładne. Ja pierdzielę. Szkoda, że to będzie takie kiepskie. Ale wyglądają cudownie. Jakbym miał beretę, takie pistolety w prawdziwym życiu, to chciałbym, żeby właśnie tak wyglądały. Tak były pokolorowane dokładnie. No nie, już myślałem, że mnie zabije jego mość. No, to by było przykre i bolesne. Ale na szczęście nie powiodło się temu. No, patrzcie w ogóle, jakie nuby. Dostają łomot i chcą restartować mecz od razu. Jakim cudem! Ale zlamiłem, zachowałem się jak ostatni noob. Ale jeden HP mu zostało, co za farciarz przebrzydły. Dobra, mówi się trudno. Ciśniemy, mam nadzieję, że wygramy tą rundę. Nawet na to się jak najbardziej zapowiada, co jest bardzo zacną sytuacją. Nie pamiętam, o której zaczęliśmy nagrywać, więc nie wiem już ile nagrywamy. Zakładam, że jakieś 2-3 minutki, ale to nic, gdzie jest bomba i czemu nikt nie plantuje. Czy on ma moje berety? Jak się połączę mapę? Nie, dobra, wyrzucił je, bo ma jakieś teraz P250. Supernowa, o, takie też bym chciał, fajne w ogóle, śmieszne, takie kolorowe. Generalnie jak z tych wszystkich broni, to właśnie wolę te takie kolorowe. Dobra, jakiś jegomość, coś tam pitu, pierdu, więc milcz. O, to też jest fajne, takie kolorowe. Nie, po co zmienić mapę, to jest spoko akurat. Rails mi się mało podobał, nie wiem czy pamiętacie, graliśmy tam Gun Game'a czy coś takiego, jedno z pierwszych nagrań, taka mapa średnia bym powiedział. Dobra, lecimy z koksem.
Szkoda, że nie mogę sobie obejrzeć koktajlu Mołotowa. Albo do koktajlu Mołotowa mogliby zrobić itemki, na przykład, że coraz nowe butelki albo zapalniczki. Tak, no to jakiś spamer głupi, nie musiałem zmutować już na początku. Gdzie lecisz z tym, O, daj mi to, bo ja sobie z tego puszczelam też. MP7, czemu akurat musiał... MP7! Zmieniłem zdanie, świetna broń, jest wspaniała, piękna, cudowna, tylko czemu nie jest kolorowa? Ajajajajajajaj, no ale patrz, trafiłem go jeszcze, zdążyłem go trafić za... dwa razy, wow, ale to zdążyłem nacisnąć. Tak więc poszły... czemu tylko jeden z nimi zaleciło? Ale lipa. Widocznie tamtego pierwszego przed restartowaniem meczu jednak mi nie zaliczyło, to tak dziwnie tutaj to wygląda. No cóż, teraz mam te dwa kile, trzeba będzie znowu komuś ukraść MP7 i zastrzelić przeciwników. Albo ukraść im co innego. Jeszcze nie wiem co, bo to nie jest niestety zależne ode mnie, co przeciwnik podniesie, ale za każdego zabitego wroga będę mógł sobie poszczelać bardziej. Haha! Ole baniaka! Nie, nie było baniaka, ale go zabił w każdym razie, to się liczy. Maga akurat nie lubię, nie przepadam za tą broń. Jeśli chodzi o shotguna, na przykład moją ulubioną bronią jest ta nowa, jeśli chodzi o shotguna, co nie powinno nikogo dziwić, bo nowa jest najfajniejsza. A tym autopompą, czy jak to się nazywa, tak średnio. Magiem też nawet byś się... No ludzie, wykopać go, jak on tam spamuje, no to o, proszę bardzo. Co on w ogóle odwala jakieś szopki? Wykopaliśmy go, tak? No i super, wszyscy są szczęśliwi, patrzcie. Tłum się raduje. Ale ma naklejek na tym. Miałem kiedyś w ogóle AK niebieski laminat, chyba mówiłem o tym. Ale sprzedałem, bo średnio mi się podoba to raz, a dwa, że mało używam AK, bo nie należy to do moich top 20 ulubionych broni. Tak więc 489 jest AFK, to bardzo smutne. Dobra, no. A ten nawet nie wie, że on tam jest AFK. A chyba ktoś mu napisał właśnie. O, normalnie. Headshot roku. Aha, ja to muszę cię gdzieś tu schować. Wyrzucił pistolet, co za głupi jest. Dobra, tak czy siak, to ja wyciągnę sobie... A skoro mówiłem o tej nowej, to czemu by nie poszczelić, nie? No jakoś tam chcę wskoczyć do wody. Ty nie wiesz, że terroryści nie potrafią pływać, ziom? 489 dostał bombę. Co za lipa. Nie, 4859, whatever. On jest AFK, więc zaraz ją opuści. O właśnie, o to mi chodziło. Więc teraz możemy wyruszyć do boju i do ataku. To on tam strzela. Gdzieś tutaj. O, ziom, spadaj. Ja pierdziele, ledwo mnie trafił. Widzieliście, jaki noob. Ale mimo to ja się wycofię, bo kolejni nie muszą być takimi ludami jak on. Co to było? To było strzelanie mi w plecy. Bo zlamiłem sprawę. Nieważne, ale jestem tak drugi w teamie, właśnie gdyby brać pod uwagę ilość zabójstw, to otwieram, jak to się mówi, czyli jestem pierwszy w statystykach, ale ponieważ zginąłem 3 razy, a Kavi ginął tylko raz 4 zabójstwami, no to jest w tabeli przede mną. Taki zimny noob. Został jeden terrorysta, gdzie on się pałęta? O tak, cichaczem, skradaj się mając w łapie AK. Świetny plan, 0 na 10. Jeśli mówi w sumie mocne 0 na 10, no nieważne. W sumie antyterroryści mają go głęboko i szeroko, jest ich chyba z 53, a on jest sam, więc oni sobie mogą biegać, hałasować w ogóle, on sobie próbuje zachować się cicho. Ło, jeszcze nie szczelił do nikogo, patrzcie jak umrze. Jak ostatni plebs. Wow, zabił 2. Nie wierzę w to po prostu. To jest kiepscy ci CT. Była chyba ich pierwsza wygrana runda. Albo nie druga. Nie, pierwsza. No to było smutne trochę, ale to nic. Jeszcze raz zróbmy dobry użytek z nowej. Z nowy. W sumie nigdy nie wiem, jak to się odmienia w przypadku tego shotguna. Chyba z nowy. Ło, wow, widzieliście jak mnie przerzuciło do tyłu, to był lak stulecia. Tam gdzie Mołotowa. Tam rzuciłem granata. Ktoś tu rzucił smoka, czyli może będzie chciał tędy przebiec. Odłóż to mnie, o, joko ekipa. Uuu, to że mi się dał.
O co tam czekałem? No to w tym momencie autopompa by była lepsza jednak niż nowa, no ale trudno, nic mi już nie poradzę. Widzę, że CT postanowili nas raszować, uznali to za dobrą taktykę, no i w tym wypadku chyba jednak mają niestety rację. Dostaniemy w pierdziel aż miło. Albo w sumie aż smutno. A ten, gdzie się pałem, to ten ostatni antyterrorysta, znaczy terrorysta znowu. Dobra. Jeszcze stekiem. No panie, tu ich wszystkich wyszczelasz. Nawet nie zmienił magazynku, bo przecież tak chyba mieści 30 amunicji, 24. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i wow, zabił jednego. A ten niego chyba biega z shotgunem. I to może nawet moim, więc... No nie. Musisz umieć obsługiwać tą broń. To nie jest broń dla każdego lepszego pierwszego nuba. To jest broń dla taktycznych prozawodowców, elokoksów. Nawet ci całych na Eslu nie używają nowy, bo po prostu nie potrafią. Tylko Zygfryd potrafi tam jest z nowy. A że przed chwilą nikogo nie zabił, to dlatego, że było ich tak dużo, że nie wiedziałem, w kogo celować. Patrzcie, a nie, dobra, myślałem, że to jest nasz i do nim biegnie antyterrorysta z nożem, ale nie, to był kolega antyterrorysta z antyterrorystą. Wybaczcie, że chwilę nie komentowałem, ale właśnie prosiłem Emilkę o to, żeby dać mi coś do picia, bo nie przygotowałem sobie pić, gdzie chcę oddać się. Dobra. To teraz kupię sobie broń najlepszych pro-elo zawodowców, koksów, nubów, które na Esla nigdy nie wejdą. Czyli mnie. Nazywa się P90 i rzucę potem granat kukowo-błyskowy, który tam ich oślepi. Albo nie. Albo rzucę najpierw im. To? Wow, ale zlamiłem! Mi się wyszło, kurde. Dobra, coś czuję, że w tym odcinku nie uzbieram jeszcze 18 zabójstw przeciwników z broni ich, ale to nic. To, co się nie uzbiera dziś, to się uzbiera jutro. Co za głupek! Co za głupek! Co za głupek! O, jeszcze jeden! Ech. No utrafiłem na jakiś lepsowy team nuby i w ogóle będę marudził, bo wolno mi. To jest jakieś randomy z internetu. Oczywiście jakby to byli moi widzowie z YouTube'u, to bym nie mógł mówić, że to są plepsy i nuby z internetu, bo byłoby im przykro i wtedy jak ludziom, którzy mnie oglądają, jest smutno, to mnie też jest smutno. No i takie sprzężenie drogi. Smucenie innych smuci mnie. O, i patrzcie, jaką kosę prawie dostał. Ale mu to nie wyszło, to nic. Padłem na trzecie miejsce, no właśnie. Zygfryd, ogarnij się. Mam pomysł. Kupię tylko berety i będę sobie tak biegał. Ja też chcę pociąć kolegów. Ciach, ciach, patrzcie, krwawią. To ma okres, przyznać się. Nie, ja tam nie idę, ja się tam boję. Czy jest pan z bombą? Więc będę biegał z panem z bombą. I zaraz dostanie headshota, ja tam mogę... O nie! Nie wierzę. Celowali w niego, ja dostałem. To jest niesprawiedliwe. Wysoce niesprawiedliwe. Zgłaszam reklamację i zrestartujmy mecz. Nie, dobra. Nie lubię restartować mecz. Uważam, że jest kiepskie i nieprofesjonalne. Znowu dwóch terrorystów. Ale to jest dobre, bo ja poszedłem w full eco z beretami normalnie i dzięki temu będę mógł za chwilę kupić AWP i wszystkich pozabijać. Wow, tak się czaił, a mimo to zlamił. Po prostu wow. A ten tu się z kosą czai, mam nadzieję, bo kolejny jakiś... Ha, nie pykło, generalnie. Widzieliście, chciał zabić kogoś z kosy, a tu nagle łup, trzech wyskoczyło i on... No, panika, co tu robić? Ciągnął na chwilę karabin, ale nie zdążył, coś mu tu nie pykło. Chcą go skikować, za to, ale według mnie nie ma powodu. Gościu nie gra wcale źle, a że chciał po prostu... Widział już, że nie ugra, nie zrobi nic, więc stwierdził, a to se tak pójdę. Wow. No, dobra, więc stwierdzam oficjalnie i bezapelacyjnie, że przykro mi, ale nie jest to mój dzień. Powinienem być w antyterrorystach. To jest na pewno wina tego, że powinienem być w antyterrorystach. Jeszcze ten głupek moje AWP ma. Odłóż to! Zabił go, jest, nie wierzę w to po prostu.
Ale patrzcie, ale antyterrorystów jest teraz mniej. Ja ich rozproszyłem tym moim strzelaniem z AWP i dzięki temu zginęli i moi teraz koledzy mogą to ugrać i normalnie wszystko dzięki Siegfriedowi MVP. Patrzcie, dzięki temu, że wziął moją snajperkę, zginął, bo nie potrafił jej obsługiwać. Ha, i to było zagranie taktyczne. Zginąłem, żeby on wziął tą snajperkę, żeby potem zginął, jak będzie próbował wycelować z niej do kogoś. Ty głupcze, za tobą ktoś jest! Ajej, nie wyszło. O, ale Kavix to ogarnął. Widzicie? Dobrze, że go nie wykopaliśmy, bo tego nie ogarnął. I moją AWP. Oddaj moją AWP. Gdzie on jest? A dobra, niech się cieszy. Dobra, to teraz P250. Co prawda nie ma satraka, postaram się z tego powodu nie płakać, ale to sobie na pocieszenie kupię dużo granatów. No, mogę tylko 3. No trudno, nie postaram się nie smucić z tego powodu. No, 3 granaty są nadal lepsze niż 0. Tak więc smoka wrzucimy tutaj. Smoka znaczy. Żeby rozproszyć przeciwnika. No i się odwróciłem, bo odstawiałem kubek, bo myślałem, że Emila mi przyniosła picie, a Emila zamiast przynieść mi picie, to mi przyniosła białko do czepania, tak więc fajnie. Po prostu, więc jak będziecie jakieś dziwne odgłosy słyszeć, to znaczy, że czepię jajko w tym momencie. Białko na bitą śmietanę, czy nie, białko na bitą śmietanę, to też było głupie. To znaczy, że ubijam jajko, białko, żeby było, bo Emila jakieś ciasto chce robić. Co chcesz robić? O, Emila chce robić torta, nie ciasto. Nie wiem, różnica jest chyba taka, że tort jest okrągły generalnie. W sumie ciasta niektóre też są okrągłe. Ale nieważne, jakbym trochę teraz lamił, to znaczy dlatego, że jedną ręką trzymam klawiaturę, drugą ręką trzymam klawiaturę, a trzecią ręką trzymam miskę, a czwartą ręką trzymam czapaczkę do jajek. No i ewentualnie mogę lamić dlatego, że mnie będzie zaraz ręka bolała od tego ubijania, wiecie, nie mam niewyćwiczone. Tak więc, no kurczę blade. Mogę przez to teraz lamić. I to będzie świetny powód, żeby mieć jakieś usprawiedliwienie. Bo jakiś w końcu trzeba mieć. Zostało jeden na jednego. Dinosaur, cokolwiek to znaczy, kontra Navi. Kusi. Narko... Co? Narko... Wlieciok? Wlieniok? Wlioniok? Nie wiem, co to, nie wiem, jak to się czyta. Może po rosyjsku to jest jakiś... Na pewno początek jego nickname to jest narko coś tam, ale to drugie nie jestem w stanie przeczytać. Więc może jakiś narkoman albo coś takiego w ten sposób jest po rosyjsku. Dinos Power się tutaj czai, a narkotykon ten. Wyszedł i dostał! Piękne zagranie! I normalnie czuję jajka trochę mocniej przed chwilę i to trzeba za to nie grać. Dobra. To tak. Wypadałoby się wreszcie skupić na rozgrywce, bo na razie to pitu pitu, czasku czasku, ale ginę ciągle, więc nie fajnie. Dobry flash. Ja bym go za to zbanował na 38 sekund. O, ten flash był lepszy, tylko że dostałem. Poświęci sobie za mnie. Sorry for my coś tam. Nie wiem o co chodziło, ale ja chcę broń tamtego antyterrorysty, którego zabiję. Oj oj. Ha, 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 zabiłem go! Uhu! Dobra, teraz trzeba tam biec. Podnieść jakąś broń od przebrzydłych antyterrorystów. I pogardziłbym jakimś M4, na przykład tym. Świetnie, dziękuję. Bombę plantowali na A, nie mam pojęcia jak to zrobili. No nie wierzę, tak to zlamić. Tak to zlamić, podczas gdy mogłem tego nie lamić. O, ale Siegfried to najwięcej zabójstw? O! I Siegfried przed śmiercią otrzymał obrażenia od 4 różnych przeciwników. Co z tego? Nikogo nie zabiłem z tego. Jak to się nazywa? Z broni przeciwnika, więc dalej mam tylko 2 kile w tym meczu. Straszna lipa. Nie wiem, co jest gorsze. Smoke w tym miejscu, czy flash? Poszedł flash, strzelam jak potłuczony i nikogo nie trafiłem. Lipa, lipa. Normalnie ten flash był bardzo dobrze wyczuty.
to mnie strasznie zabolało, więc muszę sobie poubijać białko. No ale nie kamp tutaj, ziom, to jest smutne. Ja rozumiem, że tam wcześniej gościu kampił przez chwilkę, bo ten, ale no nie w takim momencie. Dobra, popatrzmy Dino Powera, pooglądajmy. Wiem, że tam jest S, a nie P, ale co mnie to obchodzi? O, plantują bombę, na B nawet, więc jest zacnie. Pod tobą ziom, o jednak nie. O, no to zlamił grubo. No i co, prawie wszyscy terroryści umarli. O, nie pykło, no, co za pech. Zdefowali bombę, straszna lipa. Aż mi się białko zaczęło pienić, bardzo dobrze. To ten, co by tu teraz? Dobra, autopompę. Miałem kiedyś kolorową, nie wiem co z nią zrobiłem. Ale była taka średnia, więc jakoś mi nie żal, że jej nie mam już. No to jest taka zwykła, co nie zmienia faktu, że nie pogardziłbym, gdyby taka wisiała u mnie gdzieś na półeczce. Albo na czymś takim. A czy da się skoczyć na to? Da się. Tutaj jakby nas wcisnął z tej strony. O, świetny flash, dostałem w ryj flashem od kolegi. Nie wiem, jak tu się biegnie. Tak jakby zaraz tam wraszują plecy, no właśnie. I będzie strasznie smutne i przykre i bolesne. Co, czemu on tu strzelił? Chyba ma wallhacka. Zabiłem kogoś. No, ale teraz już nie. A bo ich tu było dwóch, trzech nawet, widzicie? No kurczę, kubańcy. No jak ja mam? Jak ja mam ponieść czyjąś broń i go z niej zabić, no? Kupię AWP i może kogoś teraz zaszczelę, ale pewnie nie. Dobra, wyjątkowo pójdę tędy, chyba jeszcze ani razu tędy nie biegłem. Teraz pewnie zginę w jakiś głupi sposób i będę bardzo zły z tego powodu. Ale w sumie to nie będzie żadna nowość w tym meczu, bo wyjątkowo kiepsko mi idzie, ale obiecałem sobie, że nawet jak będę bardzo lamił, to i tak to będę wrzucał. Więc musicie mi wybaczyć moje lamerskie skille, ale chcę być, że tak powiem, prawdomówny, uczciwy i w ogóle, więc jeżeli mecz uda się nagrać, zacząłem on się dziwne wrażenie, że nie da się nagrywać, że nie mogę nagrywać rankingowych. Ale jeżeli mecz mogę nagrywać, to go nagram i go rzucę. I tam sobie gościu. Świetny plan. Rzucę tam smoka i sobie pójdę. Oni tam będą myśleli, że przez tego smoka będę teraz wbijał im normalnie z buta. Z kopyta. Czemu ta bomba leży i nic nie podnosi. O, wygraliśmy. W takim razie oddajcie mi AWP, to prawda nie jest moje, ale nie widzę tu żadnej broni, która by należała do antyterrorysty, więc podniosłem to co mogłem. No to AK, które podniosłem, też nie było tak właściwie antyterrorysty, tylko było terrorysty, ale podniesione jeszcze we wcześniejszej rundzie, albo w tej w sumie właśnie, to jest trudno powiedzieć. Znowu schowamy się za stogiem siana, wozem z sianem. O, świetny. Best flash ever. Nie trafiłem jeszcze. To było kiepskie, to było bardzo, bardzo kiepskie, bym powiedział nawet. Gdzie oni tam są? A chciało mi się z awki strzelać, no. Wow, co to było? Było bardzo bolesne strzelanie do mojej osoby. Tu gdzieś kampi na bank, bo tu jest bomba. Wiedziałem! Akurat zechciał mi się zmieniać broń. Co za lipa! Nie, tam nie idę. Albo pójdę, ale ze snajperką i go uszczelę. Patrzcie na ten sam. Ho! Tego się nie spodziewałeś, nubie. Dawaj mi to. Kurde, czemu nie ma amunicji? Za dużo sobie nie poszczelam, nie pozabijam. Jeśli w ogóle kogokolwiek. Ale przy odrobinie szczęścia
przeżyje wystarczająco długo, żeby w następnej rundzie po prostu dostać amunicję do tego M4. O ile to tak działa, bo w sumie nigdy nie sprawdzałem. Powiedz się, że on tu ty będzie. Kurwa, zjebie pierdolę. Jaki agresor! O. Potem to 60, 10, 3, 9. Spierdalaj. No trzeba już tutaj widzę. Debilu. Zablokować komunikację, bo trafiliśmy na jakiś troli, dzieci i w ogóle nie do rozwoju, którzy muszą bardzo rage'ować jak umierają. Strasznie nie lubię takich ludzi, uważam, że powinni się zakopać łopatką po pas, a potem napić się wody z morza. I to by wtedy na pewno im się poprawiło. Co, no i mam 3 kille w tym meczu. Kiepsko, powiem wam, wyjątkowo kiepsko, o wiele bardziej kiepsko niż się spodziewałem, myślałem, że będę miał przynajmniej 5. No ale mówi się trudno. Panie, skąd pan się tam wziął? W ogóle go nie widziałem, skubany, no. No trudno, dobra, no zlamiłem, więc pewnie zaraz się z wami pożegnam. Z nadzieją, że w następnym nagraniu uda mi się tą misję wykonać. Ja wsypię cały cukier. No ale na pewno po tym meczu będą się zrobić małą przerwę, żeby skończyć ubijać białko, które mi tu Emila dostarczyła do ubijania, bo trochę go jest, a wiadomo, nie może tego robić cały czas, bo ręka szybko cierpnie. Co mówisz? Emila myślała, że ma wprawę, ale jednak niekoniecznie. Taka niespodzianka normalnie, no i co? No i wygramy to, przegramy? Jaki w ogóle status? Aha, jak wygramy tą rundę, to wygraliśmy mecz. Kurczę, normalnie jestem nawet w szoku. Dino Power koksi z jakiejś śmiesznej, czerwonej, prawdziwego czarodzieja. AWP to jest chyba w ogóle Asimov, jeśli dobrze pamiętam wizualny wygląd, bo Asimowy są biało-pomarańczowe. Asimowy generalnie są fajne moim zdaniem, ale szkoda mi hajsu, żeby jakiegoś kupować. Bopa. Widzieliście jak się tam czaił ten głupi antyterrorysta? A to w ogóle ten, co tak rage'ował wcześniej, furia jakiś. A, dwóch terrorystów zostało, jeden właśnie podłożył bombę, a drugi to Dino Power biegał za bombę. No i to jest koniec meczyku, jeszcze popatrzmy czy nie dostanę jakiegoś pięknego dropa, oczywiście, że nie. Tak więc dziękuję wam za towarzystwo, mam nadzieję, że pomimo tego, że lamiłem, to bawiliście się całkiem nieźle. Zagramy sobie agencję. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.